William Garnell, Chrześcijanin w pełnej zbroi Bożej, rozdział pierwszy. Chrześcijańskie wezwanie do męstwa. Apostoł Paweł był przezorny. Pisząc list do pierwszych chrześcijan w Efezie, dobrze rozumiał konieczność przygotowania ich na niebywałe trudności i straty. Na początku chciał ich uspokoić i zachęcić przypomnieniem o wszechmocy Boga. Prawdopodobnie rozumował on w ten sposób. Niektórzy z moich umiłowanych braci trzęsą się ze strachu, widząc, jak silni, liczni, dobrze uzbrojeni i doświadczeni są ich wrogowie, podczas gdy oni sami są słabi, nieliczni i niedoświadczeni w walce. Paweł rozumiał, że ledwo żywa ze strachu dusza wystarczająco jest obciążona swoimi troskami, żeby słuchać jakichś choćby nawet najbardziej życzliwych rad. Strach paraliżuje swoją ofiarę, tak jak przy pierwszych oznakach ataku, kiedy ogłupiały ze strachu żołnierz chowa się w okopie i nie wyjdzie stamtąd dotąd, aż upewni się, że zagrożenie minęło. Dlatego Paweł szuka środka, który wybawi wierzących od strachu i szybko go znajduje. Jego odpowiedź, nieprzemijająca prawda, pozwalająca pokonać bezsilność znaną każdemu chrześcijaninowi od niepamiętnych czasów. Mówi do nas, nie pozwalajcie, aby strach zapanował nad wami. Idźcie do przodu, nie tracąc męstwa i trwając w Panu. Mamy ogromną pociechę. Wynik bitwy zależy tylko od Boga, a nie od naszej siły i umiejętności. Usłyszawszy tę zachęcającą wieść, każda drżąca ze strachu dusza westchnie z ulgą. Odtąd każdy chrześcijanin może skoncentrować się na konkretnym zadaniu i dosłownie być dzielny. To wezwanie uporczywie powtarza się w piśmie. Bądźcie odważni i dzielni. 2 Kronik 32:7. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni. Izajasza 35:4. Innymi słowy, zbierzcie wszystkie swoje siły, bo jeszcze się wam przydadzą. Małoduszność nie przystoi chrześcijaninowi. Jeśli macie zamiar wypełniać nakazy swojego niebiańskiego Ojca, przyda się wam jak nikomu innemu śmiałość i zdecydowanie. On nakazuje, bądź odważny i bardzo dzielny. Po co? Żebyście mogli wytrwać w bitwie z wojowniczymi narodami? Żeby rozsławić swoje imię? Nie! Żeby starannie zachować i wypełnić cały zakon, który pozostawił ci Mojżesz, sługa mój. Jozuego 1:7. A jeśli chcecie zachować wierność Bogu, potrzebujecie więcej odwagi niż do dowodzenia całą armią. Trudniej być chrześcijaninem niż dowódcą pułku. To zadanie nie jest dla najdzielniejszych nawet, jeśli nie będą czerpać ze źródła okazalszego niż oni sami. Niewierzący patrzy na klęczącego chrześcijanina i śmieje się z głupiej pozycji, którą ubiera Boże dziecko z powodu nastającego na niego wroga. I tylko wiara może ujrzeć rozmach dokonujących się w tym czasie przygotowań wojennych. I tak jak nieuzbrojony żołnierz nie może zwyciężyć dobrze uzbrojonego wroga, tak cielesny chrześcijanin nie może liczyć na dokonanie dla chwały Boga wyczynów, które możliwe są tylko dzięki modlitwie. Modlitwa to główna droga wiodąca przed Boży tron. W modlitwie chrześcijanin przybliża się do Boga. Z pełną szacunku, śmiałą wiarą przystępuje z nim do boju i nie opuszcza dotąd, aż otrzyma jego błogosławieństwo. W międzyczasie cielesny chrześcijanin, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, które czai się w jego grzeszności, rzuca się do bitwy z nierozsądną pewnością, która przemienia się w tchórzliwość, jak tylko rozum się budzi i zaczyna bić na alarm z powodu dręczących go grzechów. Po czym pozbawiony sił po tym nieoczekiwanym ataku rzuca broń i ucieka od Boga razem z grzesznym Adamem, nie śmiejąc spojrzeć Bogu w twarz. Na każdym kroku swojej wędrówki z Bogiem chrześcijanin styka się z niebezpieczeństwami przyczajonymi na poboczu drogi wiodącej do nieba. Powinien walczyć z wrogiem o każdą pędź ziemi na tej drodze, ale do tego zdolne są tylko szlachetne dusze, które ośmielają się brać niebo siłą. Tchórzliwość i męstwo. Analogia wojskowa ukazuje, dlaczego ci, którzy ogłaszają swoje oddanie Chrystusowi i przystępują do bitwy z szatanem, są tak liczni, a prawdziwi chrześcijanie, wychodzący z tego boju zwycięsko, spotykani są tak rzadko. Wszyscy chcieliby się stać zwycięskimi wojownikami, jednakże tylko nieliczni dysponują odwagą i determinacją niezbędnymi dla pokonania trudności, czyhających na nas na drodze do zwycięstwa. Izraelici z radością podążali za Mojżeszem z Egiptu, ale kiedy poczuli głód i stwierdzili, że spełnienie ich życzeń nie następuje tak szybko, przejawili gotowość powrotu do Egiptu. Egipska niewola wydawała im się bardziej atrakcyjna niż Boże błogosławieństwa.
Od tamtych czasów ludzie wcale się nie zmienili. Jak wielu odstępuje od Chrystusa na drodze krzyża i cierpień. Podobni do orpy są zdolni tylko do krótkich dystansów. Księga Rut 1,14. Wyznają chrześcijaństwo i nazywają się spadkobiercami błogosławieństw świętych, lecz gdy tylko zaczynają się doświadczenia, błyskawicznie ochładzają się i odmawiają znosić cierpienia w imię Chrystusa. Przy pierwszych sygnałach trudności całują Zbawiciela i porzucają Go, mając nadal nadzieję znaleźć się w niebie, odmawiają jednak płacenia za to tak wysokiej ceny. Jeśli na tej drodze trzeba okazać sprzeciw wobec wielu wrogów, to wolą zadowolić się własnymi zapasami stojącej wody, oddając wodę życia tym, którzy odważą się na więcej, aby ją zdobyć. Kto z nas nie przekonał się na własnym doświadczeniu, że podążanie za Chrystusem wymaga innego ducha niż ten, którego może dać świat? Dlatego chrześcijanie, proście Boga o świętą determinację i odwagę, które są tak niezbędne dla was w podążaniu za Chrystusem. Bez nich nie dacie rady stać się tymi, którymi sami się nazywacie. Droga bojaźliwych wiedzie do Gehenny. Objawienie 21:8. Śmiałkowie zdobywają niebo siłą. Ewangelia Mateusza 11:12. Tchórze nigdy nie zdobyli nieba. Nie mówcie, że jesteście zrodzeni przez Boga i w waszych żyłach płynie Jego królewska krew. Dopóki nie udowodnicie swojego pochodzenia przez tego heroicznego ducha, odważając się być świętym wbrew ludziom i biesom. Znajdziecie źródło siły i wielkiego ukojenia, jeśli zrozumiecie, że wasza misja jest uświęcona. Sam Bóg, ustanowiwszy swojego Syna sprawcą waszego zbawienia, Hebrajczyków 2:10, wspiera was w tej bitwie. On doda wam męstwa na polu bitwy i wyprowadzi stamtąd z honorem. On żył i umarł dla was. On będzie żył i umierał z wami. Jego miłosierdzie i łaska dla swoich wojowników nie mają sobie równych. Historycy opisują, że cesarz Trajan rozrywał własną odzież, żeby opatrzyć rany swoich żołnierzy. Biblia mówi nam, że Chrystus przelał swoją krew, żeby tym balsamem uleczyć rany swoich świętych. Jego ciało było rozerwane, żeby przywiązać ich rany. Nikt nie może się zrównać z naszym Panem w męstwie. On nigdy nie ustępował przed zagrożeniem, nawet gdy przeciw niemu powstała cała nienawiść piekła i sprawiedliwość niebios. Wiedząc o tym, co ma się wydarzyć, Jezus wyszedł i rzekł: Kogo szukacie? Ewangelia Jana 18:4. Szatan nie mógł go pokonać. Nasz Zbawiciel nigdy nie przegrał bitwy, nawet wtedy, gdy stracił swoje życie. Odniósł zwycięstwo i dostarczył swoje trofea do nieba triumfalnym rydwanem w niebo wstąpienia. Tam przedstawił je ku nieopisanej radości aniołów i świętych. Przyłączając się do chrześcijańskiego wojska, znajdujecie się w szeregach najdzielniejszych wojowników. Wszyscy wasi sojusznicy to królewscy potomkowie. Niektórzy, jak i wy, znajdujący się jeszcze w wirze walki, atakowani ze wszystkich stron pokusami i posądzeniami. Inni po przejściu wielu zmagań, odstąpieniu i powrocie do wiary już stoją jako zwycięzcy na murze niebiańskiego nieba. Stamtąd patrzą na was i wołają was, swoich ziemskich towarzyszy broni, abyście wstąpili na wysokości w ślad za nimi. Oto ich okrzyk. Walczcie do śmierci, a odnajdziecie to miasto tak, jak my je odnaleźliśmy. Za udział w tej niedługiej bitwie będziecie uhonorowani niebiańską sławą. Jeden przebłysk nieziemskiej radości osuszy wszystkie wasze łzy i uleczy wszelkie rany, a satysfakcja zwycięstwa zgładzi wspomnienie ciężarów walki. Jednym słowem, Bóg ze wszystkimi swoimi aniołami i świętymi to obserwatorzy, którzy uważnie śledzą za tym, byście postępowali tak, jak przystoi dziecku Najwyższego. Ten obłok świadków, Hebrajczyków 12:1, wydaje dopingujące okrzyki za każdym razem, kiedy zwyciężacie pokusy, przezwyciężacie trudności lub odbijacie wrogowi utracony terytorium. A jeśli bitwa okaże się dla was zbyt trudna, Zbawiciel niezwłocznie przyjdzie wam na pomoc. Jego serce zaczyna szybciej bić, gdy widzi dowody miłości ku niemu. On nie zapomni waszego oddania. Przyjmie was z taką samą radością, z jaką przyjął go jego ojciec, kiedy powrócił do nieba. Chcesz być dzielnym wojownikiem? Przyjmij więc do wiadomości następujące uwagi. Źródła chrześcijańskiego męstwa. Jeśli postanowiłeś stanowczo wytrwać w doświadczeniach spotykających cię na twojej drodze do nieba, powinieneś trzymać się twardych reguł. W przeciwnym wypadku twoje serce będzie podatne na wahania, a chwiejne serce jest nietrwałe jak dom bez fundamentów.
Przewróci go pierwszy podmuch wiatru. Dla utwierdzenia Twoich zasad niezbędne są dwie rzeczy. Jeden. Pewność Bożej prawdy. Ten, kto zna króla tylko ze słyszenia, może łatwo ulegając namowom porzucić poddaństwo lub co najmniej pozostać neutralnym z możliwością dopuszczenia się zdrady w zagrożeniu. Niektórzy chrześcijanie mają bardzo powierzchowne pojęcie o Ewangelii. Z wielkim trudem potrafią opowiedzieć o tym, dlaczego i w kim pokładają swoją nadzieję, a jeśli trzymają się jakichś zasad, których przestrzeganie nie wymaga wielkiego wysiłku, są na tyle niestali, że każdy powiew wiatru unosi ich jak nieprzytwierdzoną dachówkę. Kiedy ciosy codzienności i szatańskie pokusy przewalają się nad tobą jak fale przypływu, musisz uchwycić się Bożych prawd. One są twoją ochroną przed każdą burzą. Powinny być jednak stale pod ręką, gotowe do natychmiastowego zastosowania. Nie czekaj, aż łódź zacznie tonąć, żeby zacząć zatykać dziury. Słaba wiara zaskoczona przez burzę ma małe szanse na ocalenie. Podczas kiedy ona będzie rozpaczliwie szamotać się i tonąć, prawdziwa wiara opierająca się na słowie będzie górować nad najwyższymi falami niczym skała. Słowo Boże mówi: lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Daniela 11:32. Anioł powiedział Danielowi, jacy ludzie się ostoją i będą uważani przez Boga, kiedy zaczną się prześladowania ze strony Antiocha. Jednych uda mu się przekupić, inni staną się ofiarami zastraszania i gróźb. Nieliczni, tylko twardo trzymający się zasad swojej wiary, dokonają bohaterskich czynów w imię Boga. To znaczy, że pochlebstwo będzie bezsilne wobec ich nieprzekupności, a siła i władza ustąpią wobec ich niezwyciężoności. 2. Serce wstępujące na właściwą drogę. Racjonalne rozumienie dzieł Chrystusa jest niewystarczające. Prawdziwe zespolenie z Chrystusem zaczyna się w sercu. Jeśli twoje serce nie jest skoncentrowane na tym celu, to twoje zasady, jakie by one nie były dobre, obwisną jak źle naciągnięta cięciwa i okażą się nieprzydatnymi w samym ogniu walki. Niezdecydowanie nie zgodzi się na duże ryzyko, nawet w imię Chrystusa. Hipokryta może przejawiać pewne oznaki siły ducha, ale kiedy tylko dotkną go do żywego, odstąpi od swojej wiary. Innymi słowy, on nie wytrzyma, gdy będzie potrzeba odmówić sobie tego, do czego zawsze ciągnęło go jego występne serce. Jeśli jesteś prawdziwym wojownikiem, nie przytakuj swoim dążnościom do niczego, co jest mniejsze od Chrystusa i nieba. Te dążności zrujnują ci i w pełni zawładną twoim sercem. Wspomnijcie Jehu, jakim śmiałym i zdeterminowanym wydawał się na początku. Dlaczego jednak determinacja się skończyła jeszcze zanim doprowadziła dzieło do połowy? Dlaczego? Dlatego, że jego serce nie było skierowane wyłącznie na Boga. Ta sama ambicja, która rozpalała jego gorliwość na początku, zdławiła go i zniszczyła na końcu. Żeby osiągnąć swoje cele, poszedł na kompromis z bezbożnymi, a kiedy zasiadł na tronie, nie ośmielił się wprowadzić w życie Bożych zamysłów, obawiając się rozgniewać tych bezbożników, w rezultacie czego stracił królestwo. Krótko mówiąc, ziemskie rozkosze były bliższe jego sercu niż łaska Boża. Rozdział drugi. Chrześcijańskie wyzwanie do służby. Podstawowe instrukcje. Tak jak wojownik, chrześcijanin jest wezwany do czynnego życia. To wezwanie z samej swojej natury nie zgadza się na beztroską egzystencję. Jeśli miałeś nadzieję, że twoja służba będzie lekka jak letnie ćwiczenia rezerwistów, to musisz głęboko się zastanowić. Rozkazy, którym musisz się podporządkować, są surowe. Podobnie jak apostoł, nie chciałbym cię pozostawić w nieświadomości co do tego i dlatego wymienię niektóre dotyczące ciebie instrukcje. 1. Odrzuć swoje grzeszne skłonności. Grzechy, które są najbardziej drogie twojemu sercu, muszą być niezwłocznie rozdeptane. Do tego potrzeba niemałego męstwa. Myślisz, że Abraham przeszedł przez najtrudniejsze doświadczenie, kiedy otrzymał polecenie wziąć Izaaka, jedynaka swojego, którego miłujesz, 1 Mojżeszowa 22, i własnymi rękoma złożyć go w ofierze? Co to jest w porównaniu z takim zarządzeniem? Chrześcijaninie,
Weź namiętność, która jest najdroższa Twojemu sercu, jak najukochańsze dziecię, swojego Izaaka, grzech, w którym odnajdujesz największą rozkosz. Połóż na niego swe ręce i złóż go w ofierze. Przelej przede mną jego krew, ugodź go ofiarnym nożem w samo serce i zrób to z radością. To jest ponad ludzkie siły. Nasza namiętność nie będzie leżeć bez ruchu na ołtarzu jak Izaak, albo jak bezgłośny baranek na rzeź prowadzony. Izajasza 53:7. Nasza cielesność będzie wyć i wić się, rozdzierając serce swoimi strasznymi krzykami. Kto potrafi opisać męczeńską duchową walkę, w której trzeba wytrwać, żeby zmusić nasze serce do podporządkowania się temu zarządzeniu? Kto może opowiedzieć o pomysłowości, z jaką namiętność będzie znajdować usprawiedliwienia dla siebie? Kiedy duch przekona cię o grzechu, szatan będzie próbował dowieść, że jest on zupełnie nieistotny. To taki drobiazg, oszczędź go. Albo przekupi twoją duszę obietnicą zachowania tajemnicy. Możesz mnie zostawić i zachować swoje dobre imię. Nie będę się pokazywał w twoim towarzystwie i nie zawstydzę cię w oczach otoczenia. Możesz mnie ukryć na końcu swojej duszy. Tylko pozwól mi potajemnie obejmować twoje myśli i uczucia. Jeśli ta prośba nie będzie zaspokojona, szatan poprosi o czasowe odroczenie werdyktu, doskonale wiedząc, że większość namiętności, osiągnąwszy odroczenie wyroku, w końcu doczekuje się ułaskawienia. Im więcej marudzimy, tym trudniejsze staje się przedarcie przez sieć uplecioną przez tego słodkogłosego obrońcę grzechu i śmierci i wykonanie wyroku. Nawet najmężniejsi mężowie w historii stawali się przez to zdobyczami szatana. Wracali z pola bitwy ze zwycięskimi bliźniami, a później żyli i umierali jako niewolnicy niecnej namiętności. Podobni są do wielkiego Rzymianina, który nawet w czasie świętowania swojego triumfu nie spuszczał oczu z nierządnicy spacerującej po ulicy. Człowiek, który ukorzył imperia urzeczony wyglądem jakiejś kobiety. 2. Podporządkuj swoje życie Chrystusowi. Dostaliśmy nakaz, aby nie jednać się z tym światem, to znaczy nie iść na kompromis z niemoralnością i zwyczajami naszych czasów. Chrześcijanin nie powinien być na tyle ustępliwym krawcem, żeby dla ogólnie przyjętej mody skracać poły płaszcza swojej wiary. Nie. On musi twardo trzymać się swoich zasad i otwarcie demonstrować swoje niebiańskie obywatelstwo odzieniem z prawdy. Potrzeba niemałej odwagi, żeby nie zwracać uwagi na zniewagi, na które narazisz się za swoje odmienne poglądy. Niestety, wielu nie wytrzymuje tego naporu. Bardzo często zdarza się zobaczyć, jak ci, którzy boją się narazić na ośmieszenie za otwarte wyznanie Chrystusa, Ewangelia Jana 7:13, na uświęcone odzienie potępiającej sprawiedliwości, pośpiesznie zarzucają pelerynę dumy. Jak wielu utraciło niebo tylko dlatego, że wstydzili się pójść tam w stroju błazna. W międzyczasie, kiedy jedni wyśmiewają, inni brutalnie prześladują chrześcijanina niepodporządkowującego się przez swoje zasady i czyny światu. Taką zasadzkę przygotowano dla trzech mężów judejskich. Mieli do wyboru albo zatańczyć, jakim zagra Nebukadnezar, albo spłonąć w piecu. Daniela 3:15. Za pomocą tych samych sztuczek próbowano złowić w sieci Daniela, który żył na tyle sprawiedliwie, że jedyne przewinienie, o jakie udało się go oskarżyć jego wrogom, było związane z jego nadzwyczajnym oddaniem swojej wierze. Daniela 6:5. A teraz powiedz, ile możliwości odstąpienia od wiary wymyśli bojaźliwe serce w sytuacji, kiedy ważą się losy życia i śmierci i chrześcijanin musi albo wyrzec się swojego Boga, albo stać się ofiarą żądnych krwi przeciwników. Chwała i cześć chrześcijaninowi, którego wrogowie będą zmuszeni powiedzieć. On nie będzie postępował po naszemu. Chrześcijanin spotykający takie silne przeciwności musi niewzruszenie trzymać się w siodle swojej wiary, inaczej spadnie na ziemię. 3. Omijaj kamienie potknięcia. W Kościele zawsze znajdują się ludzie, którzy przez swoje poważne uchybienia w osądach i w zachowaniu stwarzają przeszkody na drodze wierzących chrześcijan. Musisz przepojony świętą determinacją przezwyciężyć te trudności. Staraj się być podobnym do Jozuego.
Kiedy Izraelici zbuntowali się i zapragnęli wrócić do Egiptu, Jozue pozostał wierny swoim przekonaniu. Ogłosił, że nawet jeśli nikt się do niego nie przyłączy, on nadal będzie służył swojemu Bogu. 4. Ufaj Bogu w każdej sytuacji. Bywają sytuacje, kiedy chrześcijanin musi zaufać Bogu, który się ukrył. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana. Izajasza 50:10. Wierzę, przyjdzie zrobić śmiały krok, żeby wkroczyć na święty obszar Boga, z taką samą śmiałością, z jaką Estera weszła do komnaty Artakserksesa. Nawet wtedy, kiedy uśmiech nie rozjaśnia jego twarzy i nie wyciąga ku nam złotego berła, żeby nas wezwać do siebie, powinniśmy zrobić krok naprzód, napełnieni wdzięczną determinacją. Jeśli mam zginąć, to zginę. Księga Estery 4:16. Ta determinacja posunie twoją wiarę o krok naprzód. Powinniśmy ufać także Bogu, który zabija. Powinniśmy w ślad za Jobem ogłaszać: On mnie zabija, ale ja będę miał nadal nadzieję. Joba 13:15. Tylko pokorna wiara pozwoli duszy nieustannie posuwać się naprzód, podczas gdy Bóg, zdawałoby się, spala ją ogniem i rzuca gniewne spojrzenia przenikające ją jak zatrute strzały. To nielekkie dzieło będzie prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości chrześcijanina. Podobną odwagę spotykamy u prostej Kananejki, która stawiła godny opór Chrystusowi, śmiało posłużywszy się jego argumentami w swojej pokornej prośbie. Ewangelia Mateusza 15:22-28. 5. Nie zbaczaj z drogi do końca życia. Twoja służba powinna zakończyć się dopiero wraz z twoim życiem. Wytrwałość stanie się cierniem pod twoim siodłem, żądłem w twojej cielesności, kiedy droga będzie się wydawać nieskończoną, a dusza przed czasem będzie prosić o pokój. To najtrudniejsze chwile w twoim powołaniu. Jak wiadomo, wielu wstępuje do wojska Chrystusa, pragnąc wziąć udział w jednym czy dwóch starciach, ale stwierdzając, że to im wystarczy, kończą jako dezerterzy. Łatwo dają się przekonać, by przyjąć taką czy inną wiarę, impulsywnie przystępują do służby w chrześcijańskim wojsku i tak samo łatwo porzucają swoje obowiązki. Jak księżyc w nowiu, pokazują się na niebie wczesnym wieczorem i znikają na długo przed nastaniem świtu. Bądź wytrwały. To naprawdę trudny rozkaz. Codzienne niesienie krzyża, nieustanne modlitwy, czuwanie dniem i nocą, niemożność odłożenia broni na bok, żeby zrobić sobie przerwę. Wszystko to odepchnęło od Chrystusa wielu małodusznych. Ale twoje powołanie to zmienić wiarę chrześcijańską w codzienny trud bez jakiegokolwiek odpoczynku. Te przykłady wystarczą, żeby ci pokazać, jak wiele potrzeba ci męstwa i determinacji. Uzyskanie podobnego męstwa będzie tematem naszej kolejnej rozprawy. Rozdział 3. Instrukcja, jak umacniać się w Bogu. Źródło siły świętych. Wezwawszy wszystkich świętych do męstwa i determinacji w bitwie za wiarę, apostoł przyprowadza nas do źródła siły, do Pana. Umacniajcie się w Panu. Siła ziemskiego dowódcy armii tkwi w jego wojsku, leci on na jego skrzydłach. Jeśli by podciąć te skrzydła, okaże się bezsilnym. A w armii świętych cała siła skupiona jest w Panu. Bóg może zwyciężyć swoich wrogów bez niczyjej pomocy, a święci nie zdołają obronić nawet najmniejszego kawałka rubieży bez pomocy jego mocarnej dłoni. Jednym z imion Boga jest Siła Izraela. 1 Królewska 15:29. On był siłą serca Dawida. Z jego pomocą ten młody pastuszek dał radę pokonać olbrzyma, który w pojedynkę zwyciężał całą armię. Kiedy Bóg odjął mu swoją siłę, drżał od jednego słowa rzuconego przez Filistyna. Pisał on: Błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju. Psalm 144. Tak więc przyjmij do wiadomości, że Bóg jest również twoją siłą w bitwie z grzechem i z szatanem. Niektórzy interesują się, czy może zaistnieć grzech bez uczestnictwa szatana. Jeśli zapytają, czy może zaistnieć jakiekolwiek dobre działanie bez uczestnictwa Bożego, odpowiedź będzie zdecydowana. Beze mnie nic uczynić nie możecie.
Ewangelia Jana 15:5. Paweł wyraził to tak. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. 2 Koryntian 3:5. My jako chrześcijanie mamy dostęp do skarbca łaski, która jednak jest jak woda na dnie studni i nie podniesie się, nieważne ile by pompować. Najpierw Bóg musi wprowadzić ją w ruch swoją ożywiającą łaską i wtedy dopiero poleje się potokiem. Paweł mówi, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Rzymian 7,18. I chęć i działanie wynikające z tej chęci pochodzą od Boga, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Filipian 2,13. Bóg jest na pierwszym i na ostatnim stopniu schodów, towarzysząc duszy na każdym stopniu prowadzącym do osiągnięcia sprawiedliwości. Jeśli kiedyś przystąpiliśmy do wykonywania jakiejś pracy, to jak długo będziemy ją wykonywać? Tylko dopóty, dopóki będzie nas podtrzymywać ta sama ręka, która nas postawiła na tej drodze. Siły, które On nam daje, szybko się wyczerpują. Dlatego, żeby zachować niezmienność świętego kierunku, musimy w każdej minucie uzupełniać siły z niebiańskiego źródła. Chrześcijanin podobny jest do pucharu pozbawionego podstawki. Nie może ustać ani utrzymać tego, co w nim jest, jeśli Bóg nie będzie podtrzymywać go swoją mocarną dłonią. Wiedząc o tym, Chrystus przed tym, zanim odszedł do nieba i opuścił swoje dzieci, prosił Ojca o opiekę nad nimi podczas Jego nieobecności. Ojcze, zachowaj tych, których mi dałeś. Ewangelia Jana 17:11. To tak, jakby powiedział, nie można ich zostawić samych. Są jak słabe, bezradne dzieci, które nie potrafią zatroszczyć się o siebie. Jeśli Ty nie będziesz ich podpierać i stale się o nich troszczyć, stracą uzyskaną dzięki mnie łaskę i ulegną pokusom. Dlatego, Ojcze, ochraniaj ich. Nawet siły do uwielbienia czerpiemy od Pana. Pomyślcie o modlitwie. Czy my naprawdę potrafimy się modlić? Gdzie znajdziemy tematy do naszych modlitw? Niestety, nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Rzymian 8:23. Zostawić nas samych, a nasze modlitwy zaraz zawiodą nas w jakieś pokuszenie i zaczniemy prosić dokładnie o to, o co, jak wiadomo Bogu, prosić nie powinniśmy. Żeby nas ochronić, Bóg daje nam słowa skruchy. Ozeasza 14:2. Jednakże bez rozgrzewającego serce uczucia otwierającego usta, te słowa zastygną na naszych wargach. Na próżno będziemy szukać w zakamarkach serca i duszy. Nie znajdziemy ani jednej iskry w swoim palenisku, jak tylko jakiś płomyk przyrodzonych pragnień, który się tu nie nadaje. O nie! Ogień, który roztopi lód naszych serc, musi przyjść z nieba. Dar Boga, który jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12:29. Najpierw duch rozpościera się nad duszą, jak prorok nad skonałym chłopcem. Następnie dusza zaczyna się rozpalać i przekazuje sercu część niebiańskiego żaru. Wreszcie duch roztopi serce i modlitwa popłynie z ust wierzącego tak naturalnie, jak łzy z jego oczu. Święty mówi sam, ale inicjatorem modlitwy jest zawsze Bóg. W ten sposób możemy zobaczyć, że zarówno siły do modlitwy, jak i samą modlitwę dostajemy od Boga. To samo dotyczy zrozumienia słowa. Nakazano nam słuchać głoszonego słowa, ale jaki by ono przyniosło pożytek, jeśli by Bóg nie otworzył uszu naszego zrozumienia? Przez 6 miesięcy Dawid słuchał pouczeń zakonu i pozostał obojętnym. Wtedy Bóg przez Natana rozdmuchał tlące się zakamarki jego serca i słowo ożyło. Dawid się pokajał. Wszystko, czego uczono go do momentu, aż zainterweniował Bóg, było właściwe i prawdziwe. Ale on pozostawał obojętnym, dopóki duch nie wywrócił zupełnie jego pojmowania i nie rozpalił w nim świętego ognia. Potem serce Dawida zaczęło rozpalać się za każdym razem, kiedy Bóg przemawiał. To samo dzieje się z nami. Duch Boży porusza naszego ducha i zyskujemy zupełną pewność, że nasza siła jest w Panu. Dalsze wyjaśnienia pomogą Ci upewnić się co do bezsporności tego faktu. Znaczenie Bożej siły. 1. Umysł świętych. Umysł człowieka, tak jak i jego ciało, został stworzony przez Boga.
Dlatego już przez samą swoją naturę jest od Boga zależny. Zdolność do samodzielnego istnienia i funkcjonowania należy tylko do Boga i nie może być przekazana nikomu innemu. Tą zdolnością nie będzie nigdy obdarowane żadne stworzenie. Bóg jest jedynym źródłem i dawcą życia i w ślad za tym ludzki umysł funkcjonuje tylko dzięki nieprzerwanemu potokowi jego ożywiającej mocy. Rozum można określić jako funkcjonującą w człowieku Bożą siłę, która powstrzymuje go od grzechu. Jednym ze świadectw jego pochodzenia jest to, że zawsze opowiada się za sprawiedliwością, a przeciwko grzechowi. W związku z tym nie może być zrodzony przez nasze serce, które po upadku w grzech stało się podstępne i bardziej zepsute niż wszystko inne. Jeremiasza 17:9. Bóg daje rozum, żeby każdy mógł poznać jego sprawiedliwość i dlatego nikt nie ostoi się przed nim w dniu sądu, usprawiedliwiając się swoją niewiedzą. Rzymian 1. Kiedy stajesz się chrześcijaninem, poświęcasz całego siebie Bogu i Duch Święty zaczyna udoskonalać cię w Chrystusie. Wiadomym jest, że stwarzając świat, Bóg zakończył dzieło stworzenia, to znaczy od tej pory nie powołał do życia nowych stworzeń. Lecz dzieło Bożej opatrzności nie zakończyło się do dzisiaj. Ojciec mój dotąd działa, powiedział Jezus. Innymi słowy, On nieustannie ochrania to, co było stworzone i napełnia swoje stworzenia siłą niezbędną dla istnienia i funkcjonowania. Dzieło sztuki, które zostało ukończone, nie potrzebuje już artysty. Tak samo jak dom nie potrzebuje budowniczego, kiedy został wbity ostatni gwóźdź. Ale Boże stworzenia nigdy nie opuszczą jego rąk. Jeśli dziełem Ojca jest strzec, to dziełem Syna odkupić. Jedno i drugie dokonuje się w wieczności. Chrystus nie zakończył swojego dzieła, kiedy zmartwychwstał, tak jak i Ojciec nie zakończył swojego dzieła, kiedy stworzył wszystko. Bóg odpoczął po dokonaniu wszelkiego dzieła, które uczynił, a Chrystus, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebrajczyków 1:3. Tam nadal oręduje za świętymi, ocalając ich w ten sposób od niechybnej śmierci. 2. Natura umysłu. Umysł chrześcijanina nie jest sobie zwykłym stworzeniem, ale jest stworzeniem słabym, uczestniczącym w bezlitosnej bitwie z przeważającymi siłami wroga. Jest to najbardziej atrakcyjny obiekt napaści szatana, zapewne dlatego, że tak łatwo absorbuje się ziemskimi troskami i tak szybko zaspokaja się doczesnymi korzyściami. Nawet najbardziej odporny święty nie wytrzyma, jeśli nie otrzyma pomocy. Umysł jest dosłownie jak następca tronu w kołysce, bezradny i bezbronny. Szatan przechwyci tron, jeśli niebo nie weźmie świętego pod swoją opiekę. Aby stłumić bunt, Bóg zdobywa serce wierzącego i wkłada w nie swoją wolę, aby władała rozumem. Tak jak w podbitym grodzie, gdzie jedni ochoczo podporządkowują się nowej władzy, a inni nie przestają myśleć o jej obaleniu, tak samo i jakaś część naszej starej natury odmawia poddania się bez walki. Dlatego do utrzymania władzy nad sercem jest potrzebna taka sama siła, jak i do jego zdobycia. My, chrześcijanie, posiadamy pewną niedotkniętą zmianami część duszy, która wyraża swoje niezadowolenie ze zmiany władzy. Kto z nas nie doświadczył naporu swojej upadłej natury, wychwalającej swoje osobiste zalety? Sprzeciwiamy się podporządkowaniu władzy Chrystusa z takim samym uporem, jak mieszkańcy Sodomy sprzeciwiali się napomnieniom Lota. Jesteśmy na tyle uparci i samowolni, że jeśli by Bóg przestał nieprzerwanie posilać założoną w naszym sercu przez siebie osadę, to pozostali w nim rdzenni mieszkańcy, to jest nasze wady, wyleźliby z nor, w których się pochowali i zniszczyliby pojawiające się zalążki prawidłowego myślenia. Wszystkie nasze dobre intencje zostałyby pożarte przez tych dewastatorów jako kruchy chleba przez ptaki. 3. Boży zamysł. Trzeci powód, dla którego powinniśmy polegać na Bożej sile, jest związany z zamysłem zbawienia. Bóg postanowił doprowadzić świętych do nieba taką drogą, która nieustannie będzie przypominać o Jego miłości i miłosierdziu. On jest mądrym ojcem i dobrze zna lekkomyślny charakter swoich najbardziej posłusznych dzieci. Dlatego postanowił je często odwiedzać i obdarowywać taką lub inną łaską, dokładnie wtedy, gdy to jest szczególnie niezbędne. Taki sposób kontaktowania się podkreśla jego miłość i miłosierdzie, przypominając nam o prawdziwym źródle,
wszystkich łask i wpajając nam pewność, że nasze potrzeby zawsze będą zaspokojone. Kiedy odkrywasz pokój w swojej duszy, albo przypływ sił w swoim trudzie, albo posilenie przy natknięciu się na pokusę, to napełnia to twoje życie błogością, która prowadzi do zadumy nad źródłem tych błogosławieństw. Nie mogły one pojawić się z naszych wewnętrznych zasobów, ani z żadnego ziemskiego źródła. To sam Ojciec Niebieski niezauważenie przeniknął do twojego życia, zostawiwszy słodki aromat swojego pocieszenia. To Jego dobry duch podtrzymuje twoją głowę i uspokaja twoje serce, kiedy w twoim wnętrzu szaleje burza. To Jego cudowny aromat powstrzymuje cię od czołgania się w niewierze. Jaka dusza, otrzymawszy podobne pocieszenie, chociażby na moment będzie wątpić w miłość i troskę takiego rodzica? Który z twoich przyjaciół kocha cię bardziej? Ten, który dowiedziawszy się, że jesteś w potrzebie, niezwłocznie wypisuje czek, wysyła go pocztą i uznaje, że wypełnił swoje zobowiązanie wobec ciebie? Czy ten, który rzuca wszystko, przychodzi do ciebie i nie opuści cię dotąd, aż będzie pewien, że twoje problemy zostały rozwiązane? Ale nawet na tym nie poprzestanie, lecz będzie nadal cię odwiedzał, aż kryzys nie zostanie całkowicie zażegnany. Jeśli nie jesteś zbyt dumny, aby spotykać się ze swoim dobroczyńcą, a miłość do pieniędzy nie przesłania ci wszystkiego, to na pewno wybierzesz pomoc drugiego z nich. Bóg jest dokładnie takim przyjacielem. Wchodzi do naszych serc, przegląda magazyny i zobaczywszy, że są puste, uzupełnia zapasy zgodnie z zapotrzebowaniem. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie i wszystko to zostanie wam dane. Ewangelia Mateusza 6:32-33. On wie, że potrzebujesz sił, aby modlić się do Niego, słuchać Go i cierpieć dla Niego. Zaufaj Mu, a twoje magazyny zawsze będą pełne. Bóg wybrał taki sposób, żeby zapewnić nas o tym, że nigdy nie będziemy doświadczać niedostatku. Jeśli troska o zapasy byłaby pozostawiona nam, bardzo szybko stalibyśmy się bankrutami. Bóg wie, że jesteśmy niepewni jak pęknięte dzbanki, z których szybko wycieknie zawartość, kiedy napełni się je po brzegi i odstawi na bok. Dlatego wciąż przyprowadza nas do niewyczerpanego źródła swojej siły i napełnia nas na nowo. Taką troskę okazał wobec Izraelitów na pustyni, kiedy rozszczepił skałę i nie tylko ugasił ich pragnienie, ale uczynił tak, że woda popłynęła potokiem, żeby już więcej nie rozlegały się narzekania na brak wody. Tą skałą był Chrystus. Chrystus stoi za plecami każdego wierzącego, towarzysząc mu na wszystkich drogach i napełniając siłą w każdym doświadczeniu. 4. Natura Boga. W końcu chrześcijanin powinien zaufać Bożej sile z tej przyczyny, że realizacja tego zamysłu przywiedzie do wielkiego pomnożenia Bożej chwały. Efezjan 1:4-12. Gdyby na początku Bóg obdarzył cię łaską, która wystarczyłaby na całe życie i pozostawił możliwość dysponowania swoim rachunkiem, to zapewne uważałbyś go za szczodrego. Bardziej jednak uwielbi się, kiedy otworzy ci rachunek z twoim nazwiskiem, z którego będziesz mógł zawsze korzystać. Powinieneś przyznać, że nie tylko czerpiesz z Boga siły, ale też pozostajesz Jego wiecznym dłużnikiem za każde skorzystanie z Jego siły w ciągu swojego chrześcijańskiego życia. Kiedy dziecko podróżuje z rodzicami, wszystkie jego wydatki pokrywa ojciec. Tak samo żaden święty, przychodząc do nieba, nie może powiedzieć: oto niebo, które kupiłem za cenę swoich własnych wysiłków. Nie, niebiańskie Jeruzalem to miasto, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Hebrajczyków 11:10. Każdy dar łaski to kamień tej budowli, kamień wieńczący, który położony jest w chwale. Kiedyś święci zobaczą, że Bóg był nie tylko inicjatorem, ale i ofiarodawcą, dzięki któremu budowanie zostało ukończone. Chwała Jego czynów nie rozdziela się na części, trochę Bogu, trochę stworzeniu. Absolutnie wszystkie zasługi należą do Boga. Ważne ostrzeżenie. Siła chrześcijanina jest w Bogu, a nie w nim samym? W takim wypadku każdy, kto nie należy do Chrystusa, powinien być żałosnym, bezsilnym stworzeniem, niezdolnym uczynić czegokolwiek dla zapewnienia sobie zbawienia. Jeśli nawet żywe drzewo nie może rosnąć, jeśli nie odżywia się sokami z korzenia, to jak może spróchniały pień odrodzić się sam z siebie? Innymi słowy, jeśli chrześcijanin napełniony Bożą łaską musi nieustannie polegać na Bożej sile,
to niewątpliwie człowiek pozbawiony Bożej łaski i pogrążony w grzechach nigdy nie odkryje podobnej siły w sobie. Wszak Chrystus, kiedy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzymian 5:6. Filozoficzna nauka zwana humanizmem od długiego czasu schlebia ludzkiemu samouwielbieniu. Wywyższa ona siłę i mądrość człowieka, uwodząc go obietnicami wielkich dokonań i sławy. Bóg rozproszył budowniczych wieży Babel, którzy się za takich uważali, i ogłosił swoje wyłączne prawo na wieczność. Niech przepadną na wieki synowie pychy, którzy wierzą w siły przyrody i myślą, że człowiek jest w stanie zbudować drogę do nieba z cegieł i z zaprawy swoich naturalnych możliwości. Wy wszyscy, którzy znajdujecie się wciąż w swoim przyrodzonym stanie, chcecie stać się mądrzy dla zbawienia? Najpierw przyznajcie się do własnej głupoty. Odwróćcie się od cielesnej mądrości niezdolnej przeniknąć duchowych tajemnic i proście o mądrość Boga, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania. Jakuba 1:5. Teraz słowo do chrześcijan. Wiedząc, że cała wasza siła zawiera się w Bogu, a nie w was samych, bądźcie pokorni nawet wtedy, gdy Bóg używa was i błogosławi bardziej niż innych. Ubierając swój najlepszy garnitur, nie zapominajcie, kto go uszył i kto za niego zapłacił. Przychylność Boga to nie dzieło waszych rąk i nie nagroda za wasze zasługi. Jak można się chwalić czymś, co nie zostało kupione przez was? Jeżeli korzystacie z siły Boga i przypisujecie ją sobie, on to zrewiduje i odzyska to, co zawsze do niego należało. Nawet jeśli Bóg nie będzie szczędził na wasze duchowe utrzymanie, ma on także rachunek na swoje własne imię i może z dnia na dzień, jeżeli trwonicie jego łaskę, doprowadzić was do duchowego ubóstwa. Dlatego bądźcie przed Bogiem pokorni, rozumnie rozporządzając znajdującą się w was siłą i pamiętajcie, że ta siła jest wypożyczona. Komu przyjdzie do głowy marnotrawić to, co było wybłagane w modlitwie? I kto da coś żebrakowi, który szasta otrzymanym darem? Jak zdołacie spojrzeć Bogu w twarz i prosić o coś więcej, kiedy roztrwoniliście to, co wam było z takim miłosierdziem darowane? Rozdział 4. Pouczenie o przyswojeniu potęgi Jego mocy. Paweł kontynuuje swoje nawoływanie dodatkowym wskazaniem źródła naszej siły, w potędze Jego mocy. Pojawiają się od razu dwa pytania. Po pierwsze, co oznacza potęga Jego mocy? I po drugie, w jaki sposób wierzący może korzystać z tej potęgi? Co oznacza potęga Jego mocy? Mówiąc prosto, to wyrażenie oznacza Jego potężną moc. Podobny zwrot ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, to znaczy ku uwielbieniu Jego chwalebnej łaski, spotykamy w Efezjan 1:6. Nieraz Pan opisuje się jako silny i potężny, innym razem jako wszechmogący. Najważniejsze, żebyśmy pojęli znaczenie Jego bezgranicznej i potężnej mocy. Przyswojenie Bożej mocy. W jaki sposób wierzący czerpie ze źródła Jego mocy? Dla umocnienia mocą siły Pana potrzebne są dwa akty wiary. Po pierwsze, musisz mieć absolutną pewność, że Pan jest wszechmogący w swojej mocy. To fundamentalna prawda. Po drugie, musisz wierzyć nie tylko w to, że Bóg jest wszechmogący, ale i w to, że potęga Jego mocy jest nakierowana na to, by Cię ochraniać. Bóg ma nadzieję, że spotykając na swojej drodze jakiekolwiek doświadczenie czy pokusę, będziesz opierał się na Jego dłoni. Jak ojciec, idąc niebezpiecznym szlakiem, podaje swoją dłoń dziecku, tak i Bóg ofiaruje swoją moc wierze świętych. Tak Bóg wspierał Abrahama, Izaaka i Jakuba, których wiara była poddana najtrudniejszym próbom, jakie kiedykolwiek spadły na świętych. Wszakże żadna z wielkich obietnic, które zostały im dane, nie wypełniła się za ich życia. Jakże więc Bóg dawał im znać o sobie? Demonstracją tego właśnie atrybutu swojej siły. 2 Mojżeszowa 6:3. To było wszystko, czym dysponowali, żeby twardo stać na ziemi. Żyli spokojnie i umarli otoczeni szacunkiem, przekazując obietnice swoim dzieciom. Nigdy nie powątpiewali, gdyż te obietnice dane były przez wszechmogącego Boga. Powody dla zaufania Bożej mocy. Podpunkt 1. Świadectwa Jego przeszłych dokonań.
przeciągu całej historii Bóg udowadnia, że dysponuje dostateczną siłą, ale uwierzyć w Jego wszechmoc nie jest łatwo. Odnośnie otrzymania łaski, Mojżesz był gwiazdą pierwszej wielkości, ale spójrzcie, jak nierówno jaśniała jego wiara, dopóki nie pokonał swoich wątpliwości. Mówił do Boga: 600 tysięcy pieszych w tym narodzie, pośród którego się znajduje, a Ty mówisz: ja dam im mięso i będą jeść cały miesiąc? Czy można zabić wszystkie owce i woły, żeby im starczyło? 4 Mojżeszowa 11:21. Ten święty człowiek w pewnym momencie stracił z widoku wszechmoc Boga i zaczął powątpiewać w to, czy Bóg da radę dotrzymać słowa. Równie dobrze mógł on wyrazić to, co miał na duszy. Boże, czy nie przeceniłeś tym razem swojej mocy? Twoja obietnica nie może być spełniona. Bóg skomentował jego zarzuty tak: czy ręka Pana jest za krótka? Tak samo sądziła Maria w Nowym Testamencie. Panie, jeśli byś był tu, nie umarłby nasz brat. Ewangelia Jana 11:32. A siostra jej Marta dodała: Panie, już cuchnie. To były sprawiedliwe niewiasty, ale pojawiły się u nich duże wątpliwości co do mocy Chrystusa. Jedna ograniczała jego możliwości miejscem. Jeśli byś tu był. Tak jakby Chrystus nie mógł wskrzesić Łazarza, nie będąc obok. Druga ograniczała jego możliwości czasem. Już cuchnie. Tak jakby, jeśli by Chrystus użył swojej zbawczej mocy za późno, to śmierć nie wypuściłaby już swojego jeńca według jego rozkazu. Nie patrząc na ich niewierność, Bóg udowodnił swoją wierność. Dlatego chrześcijanie, zanim zaczniecie wytykać niedostatki w ich wierze, sprawdźcie, czy nie brakuje nic w waszej własnej wierze. Nie wywyższajcie się, myśląc, że wasza wiara nie potrzebuje ciągłego starania i wysiłku, żeby uznać wszechmoc Boga. Czy można być na tyle pewnym siebie, widząc, że nawet ci bohaterowie wiary ulegali pokuszeniu? Podpunkt drugi. Wasz najbardziej palący problem. Nie dysponując siłą od Boga, nie dacie rady wytrzymać w czasie doświadczeń. To przerasta ludzkie możliwości. Wyobraźcie tylko sobie, że wkładacie wszystkie siły w budowanie bastionów chroniących waszą duszę przed pokusami, a szatan nieprzerwanie podkopuje wasze zdecydowanie. Jak macie przetrwać? Nie ulegajcie rozpaczy. Niech wasza wiara zastuka w okno Boga, jak ten człowiek z przypowieści, który prosił swojego przyjaciela o chleb o północy. I ten, który strzeże wiecznego przymierza, pomoże wam. Nie opuszczajcie rąk, nawet jeśli doświadczenia zwalają się na was jedno za drugim. Wiara to uparta łaska. Jeśli wasza dusza nie odrzuca wszechmocy Boga kategorycznie, to wiara jako wasz posłaniec utoruje wam drogę do tronu. Zwątpienia przynoszą wierze straty, ale nie pozbawiają jej potencjału. Nawet jeśli wątpicie w miłosierdzie Boga i nie jesteście przekonani, że przyjdzie wam z pomocą, to wiara, potykając się i padając, pokona jednak swoją drogę do Jego światłości. I przesłanie, które ona dostarczy, będzie brzmieć: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli jednak dojdziecie do ostatecznego wniosku, że Bóg nie może wybaczyć lub zbawić i nie może przyjść wam z pomocą, to ugodzi waszą wiarę w samo serce. I wtedy upadnie ona u nóg szatana zbyt bezsilna, żeby nadal bronić się przed jego pokusami. Zapamiętajcie, że ten, kto odwraca się od swojej wiary w chwili duchowej posuchy, jest podobny do głupca wyrzucającego swój kielich już pierwszego dnia suszy. Podpunkt trzeci. Jego niezmienne pragnienie. Wolą Boga Ojca zawsze było to, żebyśmy ufali tylko Jemu. Bóg wymaga, żeby nazywać Go Wszechmogącym. On nalega, byśmy Mu ufali. Mądre to dziecko, które postępuje według wskazań Ojca. Człowiek może być mądrym, miłosiernym, silnym, ale wszechwiedzącym i wszechmogącym jest tylko Bóg. Opuszczając przedrostek wszech, nazywamy Boga imieniem odpowiednim dla zwykłego śmiertelnika, na które On może nie zareagować. Jego zainteresowanie w zaspokojeniu tej potrzeby wyraża się na różne sposoby. Po pierwsze, surowym nakazem oddawania Bogu chwały za Jego potężną moc. W swoich relacjach z ludzką rasą
Dał on jasno do zrozumienia, że wszechmoc należy do Niego i On nie dzieli swojej chwały z nikim. Nie bójcie się tego, czego On, lud, się boi, ani się nie trwóżcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Izajasza 8:12. I nie tylko wtedy, kiedy On w cudowny sposób objawia swoją moc. W najtrudniejszym czasie i najbardziej niepasujących okolicznościach wiara powinna kierować się ku Ojcu z chwałą dla Jego majestatu. Surowe kary, do jakich ucieka się Bóg, kiedy przejawiamy niedowiarstwo, także świadczą o ważności uznania Jego wszechmocy. Nasza wiara ma dla Boga tak wielkie znaczenie, że czasami kara swoje najukochańsze dzieci, jeśli przejawiają niepewność w tej kwestii. Bóg chce, żebyśmy Mu ufali nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że nic nam się nie uda. Nie powinniśmy się opierać ani rozsądzać. Powinniśmy się podporządkować i mocno trzymać się obietnicy, że Jego moc nas napełni. Zachariasz tylko spytał, po czym to poznam? Jestem już stary i żona moja jest już w podeszłym wieku. Ewangelia Łukasza 1:18. I za zuchwałość, z jaką poddał wątpliwość Bożą moc, Bóg od razu go poraził, także za nie mówił. Bóg chce, żeby dzieci wierzyły w Jego słowo i nie poddawały w wątpliwość Jego mocy. Najwspanialszą cechą wiary Abrahama była pewność, że Bóg, co obiecał, to ma moc uczynić. Rzymian 4:21. Żeby rozbudzić nasze zaufanie, Pan często ingeruje w ziemskie sprawy, władczo występując za swoim ludem. Czasami pozwala podnieść głowy wrogim siłom, żeby zaingerować w najważniejszym momencie i wznieść sobie majestatyczny pomnik zwycięstwa. Takie pomniki będą stać na wszystkich ruinach, gdzie ktokolwiek próbował kiedyś kwestionować Jego wszechmoc. I każdy świadek Jego inwazji będzie musiał przyznać. Tak, to ręka Wszechmogącego. Tak było w przypadku Łazarza. Chrystus pozostawał w oddaleniu, dopóki człowiek ten nie umarł, żeby jak najbardziej namacalnie ukazać swoją moc. W Starym Testamencie Bóg ucieka się nieraz do takich metod. Przypomnijcie sobie Eksodus. Jeśli by Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, kiedy Józef był otoczony szacunkiem na dworze, ich wyjście nie wywołałoby żadnych trudności. Ale Bóg odłożył wybawienie do czasu panowania dumnego Faraona, który brutalnie ich prześladował, żeby jego dzieci nie miały żadnych wątpliwości odnośnie tego, kto wyratował ich z niewoli. Okresowe interwencje Boga dowodzą, że możecie Mu wierzyć. Jego wszechmoc należy do was i jest ukierunkowana, żeby was chronić i podtrzymywać we wszystkich doświadczeniach i pokuszeniach. Bóg w cudowny sposób wyprowadził Izraela z Egiptu. Czy porzucił ich na drugim brzegu Morza Czerwonego i pozostawiwszy szukać drogi do Kananu o własnych siłach i możliwościach? Nie. Pan, twój Bóg, nosił cię jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście. Wywołując w duszy pragnienie wyrwać się z łap szatana, Bóg wyprowadza ją z duchowego Egiptu swoją przeobrażającą łaską. Jeśli święty spotka się na swojej drodze ze sprzeciwem całego kraju, to jak uda mu się ocalić, przychodząc przez wrogie rubieże? Sam Bóg weźmie go w objęcia swojej nieograniczonej siły. Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Wszechmoc Boga to ramiona, na których Chrystus niesie ciebie, swoją zagubioną owcę i raduje się, że ją odnalazł. Ewangelia Łukasza 15:5. Potęga siły Boga jest jak orle skrzydła, na których zupełnie bezpiecznie zostaniesz przeniesiony do chwały. 2 Mojżeszowa 19:4. Więzy, które zapewniają Bożą moc. Podpunkt pierwszy. Jego bliskie relacje ze świętymi. Ścisła więź Boga z Jego świętymi gwarantuje ich prawo do Bożej mocy. Jesteście ukochanymi dziećmi Boga, a większość rodziców troszczy się o swoje dzieci. Nawet głupia kura troskliwie zbiera swoje pisklęta pod skrzydła, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo. O, jakże bardziej troszczy się ojciec, który jest ojcem tych instynktów w swoich stworzeniach, żeby wszystkie swoje siły zebrać dla waszej ochrony. Matka, usłyszawszy czyjś krzyk z wnętrza domu, błyskawicznie rozpoznaje głos i mówi: to moje dziecko. Porzuca wszystko i pędzi do niego. Tak samo Bóg reaguje na płacz swoich dzieci. Podpunkt drugi. Jego miłość do świętych.
Miłość Boga do swoich świętych uruchamia Jego potęgę. Ten, kto ma Boże serce, nie doświadcza niedostatku Bożego wsparcia. Miłość jednoczy wszystkie pozostałe uczucia i uruchamia wszystkie siły człowieka. Tak samo miłość Boża uruchamia wszystkie Jego pozostałe przymioty. Bóg troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, ale wierząca dusza jest obiektem Jego szczególnej miłości, która jest porównywalna do tej, którą On miłuje swojego Syna. Ewangelia Jana 17:26. Kiedy dusza wierzy, odwieczny zamysł Boga o tym, kogo wybrał w Chrystusie przed założeniem świata, zbliża się do wypełnienia. Możecie sobie wyobrazić, jak Bóg miłuje dzieci, które tak długo nosił w łonie swojego przedwiecznego zamysłu. Jeśli Bóg był zadowolony ze swego zamysłu, zanim wypowiedział słowo, które dało podwaliny światu, to o ile bardziej doświadcza on radości, kiedy widzi płody swojego trudu, wierzące dusze. Urzeczywistniwszy swoją wolę w takiej mierze, Bóg zapewne mobilizuje wszystkie siły, aby ochraniać wierzącego, nie chcąc pozbawić się swojej chwały na kilka kroków od mety. Bóg ukazuje, jak droga jest mu dusza wierzącego poprzez cenę, jaką za nią chce zapłacić. Nie da się łatwo zrezygnować z tego, za co się tak drogo zapłaciło. On dał krew swojego Syna, żeby was wykupić i odda swoją moc, żeby was strzec. Jeśli macie dzieci, to wiecie, jaką radością napełnia widok waszych zalet w nich. Bóg jest doskonałym rodzicem, który pragnie ujrzeć odbicie swoich cech w świętych. To właśnie odbicie Boga w was doprowadza piekło do takiej wściekłości. To właśnie w to odbicie celują demony ze swojej najmocniejszej broni. Broniąc was, Bóg broni siebie. Oczywiście wiedząc o tym, że przyczyną konfliktu jest On sam, Bóg nie wyśle was na wojnę o waszych własnych siłach. Podpunkt trzeci. Jego wieczne przymierze. Dla wypełnienia Bożego przymierza potrzebna jest Jego wszechmoc. Bóg złożył podpis i pieczęć na swoje obietnicy i podobnie do gór, które okrążają Jeruzalem, ona zawsze pozostanie w mocy i nie podlega zmianie. Jakie jest Jego imię, taka jest Jego natura. Bóg, który wiecznie chroni przymierza. On nie rozdziela siebie na części, kilka kawałków jednemu, okruch drugiemu, jakby karmił wróble. Pozwala ogłosić, że mamy prawo do pełnego udziału w nim. Zawarł swoje przymierze z każdym wierzącym. Jeśli by komukolwiek polecono walczyć o własnych siłach, to silniejsi może by się ostali, ale słabi zginęliby w boju. Ale chronieni ścianami twierdzy przymierza, wszyscy jesteśmy bezpieczni, bo polegamy na sile Jego mocy. Podpunkt czwarty. Jego dobrowolne przyjęcie zobowiązania. Tak jak Bóg wymaga od nas zaufania, tak sam jest zobowiązany udowodnić swoją prawdomówność. Wszystkie Jego obietnice są pewne i prawdziwe. To znaczy Bóg zobowiązał się używać swojej mocy dla naszej ochrony. Do kogo może zwrócić się ten, kto znalazł się w potrzebie lub zagraża mu grzech, szatan albo jego narzędzia, jak nie do Boga? Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie ma nadzieja. Psalm 56. Odnalazłszy schronienie w Bogu, możecie być pewni, że On was nie wyda wrogowi. Wasza dobrowolna zależność od Niego budzi potęgę Jego mocy dla waszej ochrony, jak krzyk niemowlęcia budzi Jego matkę niezależnie od pory. Bóg złożył największą przysięgę, jaka kiedykolwiek wyszła z Jego świętych ust, że przybiegający z nadzieją znalezienia w Nim schronienia otrzymają pewną pociechę. Hebrajczyków 6:17. Nadzieja na znalezienie cichej przystani przyda śmiałości waszej wierze, kiedy zwrócicie się do Boga z prośbą o ochronę. Wzniósłszy swoim imieniem i obietnicami mocną wierzę, Bóg zaprasza wierzących do swojego pokoju, mając nadzieję, że wejdą i będą się czuli jak w domu. Podpunkt piąty. Pośrednictwo Jego Syna. Obecność i działania Chrystusa w niebie przypominają Bogu o Jego obowiązku ochrony świętych. Obiecano nam, że nasz Zbawiciel będzie za nami orędował przed Ojcem. Wstawiennictwo to czysto dobroczynna działalność, która ma na celu, aby wierzący mogli otrzymać wszystko do realizacji tego, co im obiecał Bóg. Jezus Chrystus to nasz wysłannik, nadzorujący przestrzeganie sprawiedliwości i zgodności z umową w naszych relacjach z Bogiem.
Pomimo to, że Chrystus siedzi po prawicy Ojca i Jego bezpieczeństwu nie zagrażają już żadne burze, Jego dzieci nadal walczą z szatanem, pozostają w Jego sercu i On ani na chwilę o nich nie zapomina. Zobaczcie, jak szybko posłał wieść o Duchu Świętym po swoim wniebowstąpieniu. Jak tylko Chrystus wrócił do siebie i zasiadł na tronie obok Ojca, od razu posłał Ducha Świętego, żeby pocieszyć nie tylko pierwszych chrześcijan, ale i wszystkich wierzących aż do swojego powrotu. Przypadki stosowania Bożej mocy. Jak tylko uświadomicie sobie, że wasze życie znajduje się pod pieczą wszechmogącego Boga, nie będziecie się więcej martwić o to, jak walczyć z wrogami. Nikt nie włada siłą wystarczającą, by go pokonać, ani nikt nie przedrze się przez wasze linie obrony bez jego pozwolenia. Kiedy diabeł przed tym zaatakował Joba, poprosił Boga, żeby usunął ochronny mur otaczający tego sprawiedliwego, przejawił szczególną przenikliwość. Zwykle jednak ludzie nie są tak dobrze uświadomieni o mocy Boga. Są oszukani przez własną duchową krótkowzroczność i wydaje im się, że kiedy atakują wierzącego, atakują zwykłego człowieka. Nie widzą dalej niż czubek własnego nosa, ale wściekle rzucają się na świętego, mając nadzieję szybko się z nim rozprawić. Nie wiedzą, że kontyngent wojska, który jest przeznaczony do obrony świętego, jest nieograniczony, a posiłki z nieba nie mogą być wstrzymane inaczej, jak tylko przez Boga. Ujrzawszy, że Izraelici zabrnęli w kozi róg, dochodząc do morza, Egipcjanom wydawało się, że mają ich już w pułapce. Zamknęła ich pustynia, triumfalnie oznajmił Faraon. 2 Mojżeszowa 14:3. Tak by też było, gdyby nie wmieszała się wszechmogąca siła i nie wyzwoliła ich z pułapki nietkniętymi. Ledwo zdążyli ujść przed tym niebezpieczeństwem, a znaleźli się na pustyni, nie posiadając nawet takiego drobiazgu jak dach nad głową. Mimo to przeżyli tam 40 lat, nie zajmując się rzemiosłem ani rolnictwem, tylko grabiąc sąsiednie narody i nie prosząc u nikogo jałmużny. Czego nie uczyni wszechmogąca siła, żeby obronić nas przed nienawiścią i siłą naszych wrogów, zarówno ludzi, jak i demonów. Słowo Boże obfituje w opowieści o samowystarczalności Boga. Boża siła stała między Izraelitami a Egipcjanami, szła z Jozuem na Jerycho i spotkała Goliata w dolinie. Ta sama siła wygnała ducha nieczystego zopętanego przez demony mieszkańca Gerazy i wróciła życie synowi biednej wdowy. Czyżby obecnie siła Boga osłabła, a nasi wrogowie stali się mocniejsi? Oczywiście, że nie. Chociaż w naszych czasach niegodziwcy wyglądają śmielej niż wrogowie świętych w przeszłości. W tamtych czasach nieraz ratowali się ucieczką, kiedy Bóg pojawił się wśród szeregów swojego narodu. Jednak zarówno wtedy, jak i teraz, większość raczej obwini za swoje klęski szatana, niż dostrzeże w tym rękę Boga. Niech pocieszy was ta prawda, że Bóg tak miłuje swoich świętych, że bez wahania odda całe narody, żeby ich wykupić, jeśli tego wymaga Jego opatrzność. On poraził wszystkich pierworodnych w Egipcie, żeby ocalić życie swojego dziecka Izraela. Izajasza 43:3. Nieustanne przejawy Bożej mocy dla dobra Jego dzieci wyraźnie kontrastują z bezsilnością tych, którzy nie należą do Chrystusa. Wszechmoc Boga to wykwintne danie. Postawił je przed Abrahamem i Mojżeszem i tak samo proponuje wszystkim świętym na przestrzeni wieków. I dopóki oni je jedzą, zuchwałemu grzesznikowi pozostaje tylko żebrać. Nie otrzyma on ani kropli tej niebiańskiej mocy. Bóg przez swego sługę Izajasza ostrzega grzeszników. Słudzy moi będą jeść, a wy będziecie głodować. Słudzy moi będą pić, a wy będziecie cierpieć z pragnienia. Izajasza 65:13. Bóg ma moc przebaczać, ale nie użyje swojej siły dla bezwstydnego grzesznika. Potrafi uratować i okazać moc w potrzebie, ale jeśli nie pokutowaliście, jak możecie liczyć na Jego pomoc? Ta sama siła, której Bóg używa do zbawienia wierzącego, będzie użyta, aby was osądzić, gdyż On związał się przysięgą, że unicestwi każdą niepokutującą duszę. Czym szatan odurza umysły nienawróconych? Jak mogą spokojnie spać, dostawszy ostrzeżenie o następstwach lekceważenia miłościwego Bożego ultimatum? Grzeszniku,
Szatan oszustwem może sprawić, że będziesz myślał, że odrzucenie warunków Bożej miłości to coś, co wymaga wielkiej mądrości i odwagi. Ale w rzeczy samej jest to objaw skrajnej głupoty. Twój los zależy tylko od Boga. Jeśli nie przylgniesz do Niego teraz, będziesz musiał odpowiedzieć na Jego zarzuty później. Wiedz o tym, że strasznie jest wpaść w ręce Boga żywego. Hebrajczyków 10:31. Co się tyczy Ciebie, święty, umacniaj się świadomością, że mocarna ręka Boga wyciąga się do Ciebie nie w gniewie, a w miłości. Z tą samą wiarą, która przyznaje istnienie Boga, wierz też w to, że siła Boga to Twój niezawodny przyjaciel. Możesz go doświadczać w następujących sytuacjach. Podpunkt pierwszy. Pod naporem grzechu. Możecie być absolutnie pewni, że nie ma takiego grzechu, który by był ponad Bożą siłę. Jeden wszechmogący Bóg jest ponad wszystkie inne moce. On objawia swoje pragnienie zbawienia was przez cały czas. Co uczynił, rozgniewawszy się potężnie na swój naród za jego grzechy? Daje cudowną obietnicę. Nie postąpię według zapalczywości gniewu mojego, ogłasza on. Ale dlaczego? Bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Ozeasza 11:9. To tak jakby powiedział, pokażę wam moc mojej miłości. Kto powątpiewa w Bożą Wszechmoc? Wiemy, że On ma moc przebaczyć, jeśli chce. U wierzącego zaś jest jeszcze większa pociecha. Zawiera się ona w Jego przymierzu. Nikt nie może związać Boga z obowiązaniami i nikt nie może unieważnić zobowiązań, które Bóg sam na siebie wziął. Oto Jego własne słowa. Gdyż jestem hojny w odpuszczaniu. Izajasza 55:7. Innymi słowy, utopię wasze grzechy w swojej miłości i oddam wszystko, co posiadam, ale nie dopuszczę, by mówili, że wasze zło przewyższa moje dobro. Dlatego kiedy szatan straszy was swoimi okropnymi oskarżeniami postawionymi przeciwko waszej duszy, możecie pewnie powiedzieć, mnie usprawiedliwia tylko Bóg i nikt inny. Obiecał mnie wskrzesić, jeśli będę mu posłuszny. Czy kiedykolwiek nie wypełni obietnicy? Dlatego jestem oddany tylko Jemu, mojemu sprawiedliwemu Stwórcy. Podpunkt drugi. W przypływie pokus. Jeśli obawiacie się, że pewnego pięknego dnia wpadniecie w pokuszenie, natychmiast chwytajcie się siły Boga i umacniajcie się, żeby wytrwać. Uwierzcie, że w dniu doświadczenia wyjdziecie jako zwycięzcy. Wasz Ojciec uważnie obserwuje, kiedy jesteście na polu bitwy. Wasze rozpaczliwe krzyki zmuszą Boga do interwencji. Jehoszafat otoczony przez wrogów wzywał pomocy i Pan go ocalił. 2 Kronik 20. Tak samo wy możecie liczyć na Jego pomoc, kiedy przycisną was do muru. Przypominajcie Mu jak można najczęściej Jego obietnicę, że grzech nie będzie nad wami panować. Rzymian 6:14. Chociaż w poprzednim wierszu nie ma słowa wszechmogący, jest ono zrozumiałe i w tej, i we wszystkich innych obietnicach. Powtarzajcie swojej duszy. Grzech nie będzie nad tobą panować, mówi wszechmogący Bóg. Jeśli chcecie znaleźć schronienie w tym Bożym atrybucie, pozostańcie w Jego cieniu. Jaki pożytek z cienia, który daje potężna skała, kiedy stoimy wystawieni na słoneczny żar? Innymi słowy, jeśli uciekamy przed Bożą ochroną, rzucając się w piekło pokus, nie powinniśmy być zdziwieni, że wiara nasza słabnie, a my potykamy się i wpadamy w grzech. Sami z siebie jesteśmy słabi. Nasza siła zawiera się w skale Bożej mocy. Ta skała powinna stać się miejscem naszego ciągłego pobytu. Podpunkt trzeci. Pod ciężarem chrześcijańskiej powinności. Być może uważacie, że obowiązki uwarunkowane waszym powołaniem są zbyt trudne dla waszej słabej wiary. Zwróćcie się do Boga, żeby się umocnić. Jeśli zmęczyły was trudności i jesteście gotowi uciec, podobnie jak Jonasz, dopingujcie się słowami Boga, które wypowiedział do Gedeona. Idź w tej mocy Twojej, przecież to ja Cię posyłam. Sędziów 6:14. Rozpocznijcie zadanie polecone wam przez Boga, a Jego siła będzie wykorzystywana w waszym interesie. Odstąpcie od tego zadania, a siła Boża obróci się przeciwko wam. On pośle za wami w pościg burzę i zawróci swojego zbiegłego sługę do domu. Jesteście powołani, żeby cierpieć? Nie odstępujcie w strachu. Bóg zna granice waszych możliwości.
On tak wygodnie rozłoży ciężar na waszych plecach, że prawie nic nie poczujecie. Jego uważny wzrok zawsze jest skierowany na was i kiedy zachwiejecie się ze zmęczenia, On przechwyci was razem z waszym ciężarem i przeniesie do miejsca przeznaczenia, rozgrzewając was za pazuchą swojej obietnicy. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. 1 Koryntian 10:13. Jakże możecie się trapić, jeśli jesteście włączeni do Jego przymierza? Wasz niebiański Ojciec tak bardzo chce się troszczyć o was, że kiedy nieśmiało prosicie o kropelkę pokoju i radości, On żałuje, że prosicie o tak niewiele, ponieważ pragnie nakarmić was do syta. Im więcej prosicie, tym lepiej. Im więcej prosicie, tym bardziej radośnie On was przyjmuje. Pośpieszcie się. Przejrzyjcie wszystkie zakamarki swojego serca i zbierzcie wszystkie swoje wady. Połóżcie je przed Wszechmogącym, jak wdowa postawiła swoje puste naczynia przed prorokiem. Zaufajcie niewyczerpanym możliwościom Boga dla zrealizowania cudu zbawienia. Ile naczyń byście nie przynieśli, to wszystkie zostaną napełnione. Bóg ma wystarczające siły, żeby dawać, ale brakuje mu siły, żeby odrzucać. W tym sam Wszechmogący, z nabożną czcią zauważam, jest słaby. Nawet dziecko, najsłabszy z członków jego rodziny, ledwo nauczywszy się wymawiać słowo ojciec, jest w stanie go prześcignąć. W żadnym wypadku nie dopuśćcie, żeby słabość waszej wiary przeszkodziła wam spotkać Boga. Jedno spojrzenie na bladą i mizerną twarz waszej wiary, waszej miłości i waszego cierpienia napełni jego serce współczuciem i upewni o konieczności zaniesienia wam pomocy. Powody, dla których Boża siła bywa ukryta. Modliłem się nieustannie o siłę, która pomoże wygrać z pokusami, stwierdził pewien udręczony chrześcijanin, ale do dzisiaj nic nie otrzymałem. Jakkolwiek bym się nie starał, to nie udaje mi się wytrwać. Jeśli Boża siła jest rzeczywiście przeznaczona dla mnie, to dlaczego nie odnoszę zwycięstw w swoim chrześcijańskim życiu? Podpunkt pierwszy. Możliwe, że nie zauważyliście Bożej siły. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, a na pewno dostrzeżecie jakieś ukryte siły, których wcześniej nie zauważaliście. Prawdopodobnie modliliście się, oczekując, że Bóg odpowie w jakiś określony sposób, ale w czasie, kiedy oczekiwaliście Go stojąc przy oknie, On niezauważenie wszedł do domu przez tylne drzwi. Mam na myśli, że mieliście nadzieję na błyskawiczną ulgę w waszych cierpieniach, a Bóg zamiast tego dał wam siły do modlitwy z jeszcze większą gorliwością. Czy to mało? Każdy lekarz powie, że im głośniejszy krzyk, tym zdrowsze dziecko. Ale to nie wszystko. Nie zauważyliście, że pojawiło się u was więcej sił do samopoświęcenia? Innymi słowy, czy nie wzrasta w was pokora dzięki temu żądłu, które tkwi w ciele? Jeśli tak jest, to walczycie z silnym przeciwnikiem, swoją pychą i zwyciężacie. Co może być trudniejszego niż rzucić naszą cielesną dumę na kolana przed Bogiem? Podpunkt drugi. Być może Bóg celowo zwleka z pomocą. Jeśli czekaliście tak długo, ile byliście w stanie, a Bóg mimo wszystko nie odpowiedział, nie pozwalajcie swojej niecierpliwości obwiniać Go o nieuwagę. Lepiej powiedzcie: mój Bóg jest mądrzejszy ode mnie. On da mi to, co jest potrzebne. Rozumiem, że jeśli nie wyciąga do mnie swojej ręki, to tylko dlatego, że On wie, co jest dla mnie najlepsze. Jedną z przyczyn, dla których wasze wybawienie się odwleka, jest to, żeby dać wam możliwość wzmocnienia się. Kiedy matka uczy dziecko chodzić, oddala się od niego na niewielką odległość i wyciągając do niego ręce, zachęca je, żeby zrobiło kroczek. Jeśli sama podejdzie do malucha, to mu zaszkodzi, gdyż potrzebna jest mu praktyka dla wzmocnienia jego słabych nóżek. Jeśli matka kocha dziecko, to pozwoli mu teraz na niewielkie cierpienia, żeby zapewnić mu zdrowie w przyszłości. Kochając swoje dzieci, Bóg dokładnie tak samo pozwala im pokonywać trudności, żeby wzmocniły się ich nogi nieumocnionej ich wiary. Poza tym, nieraz Bóg wykorzystuje najbardziej krytyczne sytuacje jako możliwość do najbardziej szczodrego przejawienia swojej wybawiającej mocy. Wyobraźcie sobie, że dziecko, które dopiero co nauczyło się chodzić, nagle wpada do rzeki. Co robi jego matka? Rzuca się mu na pomoc. Jej ręce nigdy nie bywają bardziej silne i delikatne niż w podobnych sytuacjach.
Może jesteście na skraju śmierci, a wiara waszej nieszczęśliwej, drżącej duszy jest bardzo słaba. Jednak wasza cnota, pomimo wielu dziur, unosi się jeszcze na powierzchni. Czy istnieje bardziej zadziwiający dowód Bożej mocy od widoku tego, jak ta wątła, potrzaskana przez burzę łódeczka, wpływa holowana do cichej Bożej przystani, pozostawiając za sobą całą armadę grzechów i demonów? Ile jego mocy kosztuje pomóc wątłemu stateczkowi pozostawić z niczym wszystkie groźne okręty wojenne diabła? Podpunkt trzeci. Być może sami uniemożliwiacie otrzymanie błogosławieństwa. Jeśli wołając o wybawienie nie nastroiliście swojego serca odpowiednio, to pomoc do was nie przyjdzie. Jeśli czujecie, że jesteście odcięci od źródła Bożej mocy, zadajcie sobie pytanie. Czy naprawdę wierzę, że tylko Bóg mi pomoże? Czy polegam na samym sobie, na swoim pasterze lub na kimś innym? Możliwe, że nie jest jeszcze tak źle, ale zarówno wy, jak i wasi mentorzy jesteście tylko Bożymi sługami. Walczcie o to, żeby spotkać się z samym Bogiem. Przylgnijcie do Niego, a będziecie uratowani. Czy jestem wdzięczny za darowane mi siły? W biegach na długie dystanse zawodnicy biegną z różną szybkością. Być może jesteście zniechęceni, że wielu was wyprzedza na drodze do chwały. Zamiast wytężać wszystkie siły, próbując ich dogonić, bądźcie wdzięczni za to, że w ogóle możecie biec. W świętym wojsku nawet najniższa ranga jest zaszczytna. Uczestniczycie w biegu? Dziękujcie Panu za ten przywilej. Pamiętajcie, że każdy, kto dojdzie do mety, nawet najsłabszy święty, jest zwycięzcą. Czy strumień Bożej siły nie jest zahamowany przez moją dumę? Bóg przestanie was posilać swoją mocą, jeśli będziecie to wykorzystywać do wywyższania siebie. On wie, jak szybko pycha uniesie was od Niego na swoich skrzydłach. Miłość do was zmusza Go do pozbawienia was połączenia. Jeśli otrzymana moc odciąga was od społeczności z Nim, Bóg robi to dla waszego dobra, bo kiedy wasza pycha zginie, na pewno wrócicie do Niego. Podpunkt czwarty. Bóg może was wezwać do przeciwstawienia się przeważającym siłom. Być może nic z tego, co było omawiane wyżej, nie rozwiązuje waszego problemu. Wasze serce jest czyste przed Bogiem. Cierpliwie czekacie i modlicie się, lecz Bóg nie wyciąga do was ręki. W takim wypadku musicie postanowić, żeby żyć i umrzeć w oczekiwaniu, bo możliwe, że właśnie tego oczekuje od was Bóg. Co może być lepszym świadectwem waszej wiary i działania Bożej łaski, jak wasz niesłabnący upór? Kiedy będziecie zupełnie wyczerpani, pocieszajcie się obietnicą tego, że siły nadejdą. Słowo Boże mówi, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Izajasza 40:31. Prorok nie był wysłany do domu wdowy, dopóki nie upiekła ostatniego bochenka chleba. Job nie zaznał ulgi, dopóki nie wypełnił Bożego przeznaczenia. Czyżby było wam trudniej niż jemu? Starajcie się być Jemu podobni i wiedzcie, że los wasz jest w rękach Boga, który jest wielce litościwy i miłosierny. Jakuba 5:11.